Dzień dobry, piątek 24 stycznia, 6:28 czasu środkoeuropejskiego. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam serdecznie do wysłuchania komentarzy giełdowych Bossa FX. Będziemy mówili o indeksach, dokładnie futures na zachodnie indeksy. Kurs S&P 500 znajduje się w rejonie 1821 punktów, tuż w rejonie EMA 1000 z układu H1. Model gapiego pokazuje sprzedaż, także EMA 200 w dół zawraca. 1810, 1842 to dwie bariery, które były ostatnio wymieniane. I warto zauważyć, że mamy konsolidację właśnie w tym zakresie i ruchy tak zwane od bandy do bandy. Ostatnio byliśmy przy górnym ograniczeniu, bezskutecznie, jakby bez przełamania, bezskutecznie testowane, czy bezskutecznie atakowane. W końcu zniechęcenie, wczoraj wyprzedaż i ruch w stronę 1810. Dopiero wyjście z tego zakresu da taki główny impuls do dłuższej czasowo zmiany. Zerknijmy teraz na futures dla Dow Jonesa. I tutaj również mamy konsolidację 16470, 16083 punkty. Model gapiego co prawda pokazuje sprzedaż, ale pamiętajmy, że zawsze w konsolidacji sygnał sprzedaży mamy na samym dołku, więc jest on dosyć fałszywy, niewiarygodny. A więc jeśli by go potraktować przewrotnie za sygnał kupna właśnie, to stop loss poniżej dolnego ograniczenia konsolidacji lub nawet nieco niżej, na przykład poniżej 16000 punktów, byłby tutaj takim dosyć logicznym uzasadnieniem, że kupujemy tą dystrybucję, która przeszła od górnej bandy do dolnej bandy, gramy na konsolidację, a jak wybije się z konsolidacji dołem, to nas wystopuje i powinniśmy także zacząć uwzględniać już krótkoterminowy trend spadkowy, gdyż wyjście z konsolidacji powinno dać kierunek. Zastrzeżenie oczywiście to tutaj takiego braku trwałego powrotu do tej konsolidacji, czyli na przykład braku wybicia się ponad L3 H3 Camarilla, czyli ponad 16219, 16291. Zobaczmy teraz dla DAX, jak sytuacja wygląda. Zostało przełamane tutaj lokalne wsparcie 9693, czyli został tutaj wyprowadzony ruch z takiej małej konsolidacji, małej horyzontalnej formacji i kurs zniżkował poniżej EMA 200, która się unosiła i która dalej się unosi, a model gapiego pokazuje sprzedaż. A więc dopiero wyjście ponad 9714, ponad L3 Camarilla na modelu gapiego da jakby anulację, tak, sprzedaży, potwierdzić sygnał kupny EMA 200 i powrót do konsolidacji byłby taką wyrocznią dla podaży i mocnym ryzykiem dla krótkich pozycji. Więc tutaj takie pokrywanie krótkich pozycji również mogłoby mieć miejsce, co owocowałoby ruchem w stronę 9795, w stronę 10 000 punktów. Natomiast przełamanie tutaj lokalnej bariery 9600 punktów powinno sprowadzić kurs nawet do 9484, 9392, do dolnego zakresu właśnie ostatniego ruchu wzrostowego, czyli również do dolnego ograniczenia szerokiej, a tutaj takiej prawie 400-punktowej konsolidacji liczonej w cenach zamknięcia w układzie liniowym. I na sam koniec zerknijmy na EW20, które poruszają się tak naprawdę najspokojniej z przedstawionych instrumentów. A EMA 200 unosi się w górę, kurs EW20 jest ponad tą średnią EMA 200, która znajduje się blisko 2405, czyli wczorajszego L5 Camarilla. Jeżeli zatem 2418 zostanie dzisiaj przełamane, to będzie to kopia tego, co zrobił DAX, ale także próba dorównania takiego relatywnego do futures z Wall Street. Wybicie poniżej 2405 powinno zaskutkować testem 2374, a nawet zejście w stronę 2333. I tutaj będziemy mówili również o ruchu w dół, w stronę dolnego ograniczenia konsolidacji, tych wahań, jakie obserwujemy w styczniu. Z kolei wyjście ponad 2455 to ruch w stronę 2600 punktów. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.